Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto kakaowe z kremem. Będzie to krem oszczędny. Na ciasto będziemy potrzebować 1,5 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, szklankę cukru, 2 łyżki kakao, 0,5 szklanki mleka, 0,5 szklanki oleju, 1 jajko i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. I składniki ciasta dokładnie należy pomieszać. Ciasto przełożymy do formy, formę 22 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. A później przygotujemy krem. Jest to szybciutkie ciasto do niedzielnej kawy. Tak, składniki już mam połączone. Jeszcze zbiorę brzegi i ciasto przełożę do formy. Wyrównam całą powierzchnię i później przygotujemy krem. Ciasto będziemy piekli w 170 stopniach około 30-35 minut do suchego patyczka. Ja zawsze powtarzam, że wkładamy patyczek. Patyczek musi być suchy. I wtedy mamy pewność, że ciasto jest upieczone, a każdy ma inny piecyk, więc do swoich możliwości musimy dostosować. Tak, i już mam ciasto przygotowane i ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto kakaowe. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz przygotujemy krem. Jest to krem oszczędnościowy z kaszy manny i mielonych orzechów. Potrzebować będziemy 3 szklanki mleka, szklanka o pojemności 250, 3/4 szklanki kaszy manny, szklanka z mielonych orzechów włoskich, cynamon, wanilia do smaku, wierzch oprószymy kakao, a tutaj mam szklankę cukru i 10 deko masła. Mleko gotuję i na gotujące się mleko zasypię kaszę mannę i będę gotować do zgęstnienia. Dodam masło. Cukier dodaję na samym końcu, ponieważ ten krem lubi się przypalać. I jak już kaszę ugotuję, to dodam pozostałe składniki. Teraz gotuję kaszę i mieszam. Kasza już mi zgęstniała, ugotowała i teraz dodaję cukier i mieszam. Dodaję cynamon. Jeżeli lubimy wanilię, kilka kropel, dodaję dodatkowy aromat i mielone orzechy. I całość dokładnie należy połączyć. I później, jak ciasto będzie upieczone, wyłożymy krem na ciasto. Teraz pozostawiamy do ostudzenia. Szybciutki, bardzo smaczny, oszczędny krem. Pozostawiamy do ostudzenia. Krem oszczędny, orzechowy. Ciasto mam pięknie wypieczone i teraz wykładam na ciasto ciepły krem.
rozprowadzam po całej powierzchni, wyrównuję i wierzch opruszam kakao. Studzę i później ciasto dam do lodówki tak minimum 4 godziny. Tak przygotowane ciasto kakaowe z oszczędnym kremem orzechowym. I tak oto ciasto kakaowe z oszczędnym kremem mamy ostudzone. Najlepiej, jeżeli będzie całą noc w lodówce. Moje było 2 godziny, ale wskazane, aby było całą noc. I tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ja począsnęłam formą i wyszły mi takie wzorki z kakao. Ciasto kakaowe z oszczędnym kremem orzechowym.